Cześć moi drodzy, tutaj Blue Jane. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku i zapraszam do ciekawej gierki, która nazywa się Bohaterowie z mitów. Tak, mityczni bohaterowie, wojownicy bogów. Juhu, jest to oczywiście nawiązanie do starożytnej mitologii. No to rozpoczynamy naszą wspaniałą zabawę. Klikamy sobie play. O, i mamy wojnę, wojnę. Zaraz zobaczymy, na czym to wszystko polega. Ho, ho, ho. Cóż my tu mamy? Mały samouczek, czyli klikamy sobie w tego bohatera na górze. Jeszcze nie wiadomo za bardzo, kto to jest. W każdym razie będzie walczył z takimi wstrętnymi kościotrupami. O, a tutaj klikamy. Piorun! Zdaje się, że to jest chyba Zeus. Będzie walił piorunami w naszych wrogów. Jeśli mamy wystarczającą ilość pieniędzy, możemy również sobie dokupywać tych pomocników naszego bohatera tutaj z boku, co są. O, i lepiej to robić, bo jak widać, nasz bohater do najsilniejszych nie należy. O, dalej, dalej, dalej. Walczcie, walczcie. Kurczę, oni są słabi. Nie mam wystarczającej ilości pieniążków. To niedobrze, to niedobrze. Bardzo niedobrze. Oni zaczynają naszą budowlę, niestety niszczyć naszą świątynię. Och, kurczę. No dalej, dalej. Poradzisz sobie, nasz bohaterze mityczny. Mam nadzieję, że tak, mam nadzieję, że tak. Także jak widzicie, gierka nie jest zbyt łatwa, a w szczególności początki. O nie, o nie. Będę musiała długo chyba w to pograć, żeby naprawdę dało się jakoś w to grać. Och! Zobaczymy, jaką sobie jeszcze strategię wybierzemy. O, wskrzeszamy naszego bohatera. Potem możemy, mam nadzieję, rozwijać jego umiejętności, jak również umiejętności innych pomocników. No dalej, no dalej, walcz z tymi kościotrupami, dzielnie. Pewnie potem jeszcze jacyś nowi wrogowie dojdą do tego. O! I co? Przegraliśmy, ale mamy troszkę pieniążków, więc możemy sobie wykupić upgrade'y. O! Możemy sobie wybrać bohatera. Jest Herkules, jest Achilles i jest Perseusz. Kogo by sobie tu wybrać? Myślę, że wybiorę cały czas Herkulesa, bo on walczy w zwarciu, więc będzie w stanie troszeczkę zatrzymać naszych wrogów. Okej. W co sobie zainwestujemy? Może w zdrówko? Na pewno w zdrówko mu się przyda. Och, i tyle? Ile mamy jeszcze pieniążków? 100. No to w armor, zdecydowanie w armor. Wybieramy tego bohatera. O, są też bogowie. Jest Zeus, który wali piorunami. O, ten jest z Hadesu. Bóg i jest Posejdon. O kurczę, kogo by tu wybrać? Dobra, niech zostanie na razie Zeus. Cóż my tu mamy jeszcze? Aha, są jeszcze pomocnicy. No więc tak, mamy takiego właśnie pomocnika, co walczy mieczem w zwarciu. Takiego, co włócznią walczy i łucznika, ale na razie na żadnego mnie nie stać, żeby rozwinąć. No to w takim razie gotowe. No i rozpoczynamy sobie ponownie bitwę. No. Zaraz zobaczymy, jak nam to pójdzie. Walczcie, walczcie, no błagam. O, tak, 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 tak. O nie, nie mam wystarczającej ilości pieniążków, żeby jeszcze go wspomóc, ale teraz idzie nam znacznie lepiej, także opłacało się rozwinąć pancerz i zdrowie naszego Achillesa. O, właśnie tak. Walczcie, walczcie. Musimy też zwracać uwagę cały czas na to, że te umiejętności się muszą odnawiać, odświeżać. O, właśnie tak. Walcz dzielnie, nasz bohaterze, nasz wspaniały, o, Herkulesie. Kiedyś chyba taki stary serial leciał, zdaje się. O Herkulesie właśnie. No, dalej, dalej, walcz. Nie mam wystarczającej ilości, niestety, pieniędzy, ale idzie całkiem nieźle. Mogę sobie przesunąć za pomocą myszki ekran. Aha, czyli plansza się kończy wtedy. Wtedy wygrywamy wojnę, kiedy rozwalamy ich budowlę ostatecznie. Albo kiedy oni rozwalają naszą. Och, no to wtedy przegrywamy. Dalej, dalej, Zeusie, wal w nich piorunami. Zdecydowanie tak. O nie, nasz bohater niestety padł. Och, zaraz, zaraz go wskrzesimy, ale nie mam na razie za co. Och, to nie była mądra decyzja, trzeba było od razu bohatera. Nie mam pieniążków, kurczę. O, teraz, nie. No dalej, dalej, walczcie. A tak mi dobrze już szło, tak mi naprawdę nieźle szło. O nie, zostało 10, zostało tylko 10. O, jest, jest, no nareszcie. Może jeszcze się uda, może jeszcze się uda. On jest bardzo silny, o, i jeszcze Zeus. Powali trochę, może piorunem jakimś. O, wal w nich, tak, 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 tak.
się w to gra, moi drodzy, tylko naprawdę trzeba się streszczać z tymi umiejętnościami i kurczę, och, troszeczkę też strategiczna to jest gieraska, także spoko. O, no wal w nich piorunem, o, nieźle, chyba będę musiała tego Zeusa jakoś lepiej rozwinąć. Czy tym razem mi się uda? Miejmy nadzieję, że tak. No, naprawdę silni ci wrogowie, a przede wszystkim mają przewagę liczebną, czego na razie o mnie, o nas nie można powiedzieć. No, Zeusie, dalej, dalej, świetnie. O, bardzo dobrze, bardzo dobrze. No, idzie coraz lepiej. Zaraz chyba się odkujemy. Mam nadzieję. O, i nawet trochę pieniążków udało nam się zebrać. Jak fajnie, jak fajnie. I walimy Zeusem. To znaczy Zeus wali piorunem. No cóż, ekstra. Tak, zabezpieczamy naszych bohaterów. Ale mamy łuczników, prawdziwą armię. No, teraz już chyba pójdzie łatwo, już nie muszę nikogo dokupywać. Super! No, miejcie się na baczności, wstrętne szkieletory. Tak! Juhu! Wygraliśmy! Oczywiście, że sobie upgrade'ujemy na początek Zeusa, bo on jest naprawdę świetny! O! Okej, cóż mamy dalej? Nie chcę wybierać Posejdona, zostaniemy przy Zeusie, bo on jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Zostaniemy również przy Herkulesie. Rozwiniemy sobie jego zdrówko czy atak? Może speed? Może atak? Będę go tak dość równomiernie rozwijać. I co, idziemy dalej? Oj, będzie chyba ciężko, coś mi się wydaje. Będzie znacznie wyższy poziom trudności, więc już od razu sobie armię troszeczkę zrobimy. O, znowu wy, znowu wy! Wstrętne kościotrupiska! O, no Zeusie, dalej! Juhu! I oczywiście możemy wzmocnić pancerz naszych bohaterów, naszych wojowników. O, dalej, dalej, wzmacniamy. O nie, nowy wróg! Minotaur! Naprawdę jest groźny i silny! No Zeusie! Musisz nas wspomóc! Nie! Nie! Kurczę, naprawdę trudna ta gieraska. Och, muszę przyznać, moi drodzy, nie stać mnie na to, żeby wskrzesić naszego... O, Herkulesa! No, Zeusie, wal w nich, wal w nich! Trochę więcej pieniędzy by mi się przydało! Nie! Och, kiepsko idzie, naprawdę kiepsko, zaraz nasza budowla niestety, ale się rozwali. O, nie, 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 czy damy radę, czy damy radę? No, Zeusie, juhu, i co? Jest! Ech, a jednak nie ma, bo budowlę zdążyli nam rozwalić zanim wskrzesiłam naszego wspaniałego Herkulesa. O, jak mi przykro, jak mi przykro. W takim razie, moi drodzy, trzeba będzie w to jakoś sobie lepiej pograć. Czy mogę coś rozwinąć? Och, mam 200 pieniążków, więc może tych właśnie pomocników naszego bohatera. Okej, okay. To może tych, którzy walczą w zwarciu na początku. O, i rozpoczynamy jeszcze raz tą bitwę, czy może się cofniemy na początek jeszcze do pierwszego poziomasa? Myślę, że to będzie dobry pomysł, dobrze byłoby troszkę podfarmić, haha, no to rozpoczynamy. Świetnie. O nie, co ja robię? Niechcący mi się klikło. Och, trudno. Zmarnowana umiejętność Zeusa. Świetnie, na razie idzie nam łatwo, nie ma co się przejmować. Przesunę sobie nieco ekran. Zeus też się okaże zaraz bardzo pomocny na pewno, chociaż na razie nie jest to konieczne. O, tak, 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 tak. Zaraz pewnie będzie więcej wrogów, także przygotuję się na bardziej zmasowany atak kościotrupowy. Och, wzmacniamy pancerzyk. Dokupimy paru gości, którzy walczą w zwarciu. No i Zeus. Juhu! Naprawdę silny ten jego atak. Dobrze, że go wybrałam. Och, pozostali bogowie również mają fajne ataki. Na pewno jeden z nich ulecza naszych bohaterów. No ale o nie, kurcze pieczone. Czekamy, czekamy. No, Zeusie. Ale spoko, mamy kolejnego Herkulesa. Wzmacniamy pancerzyk naszych wojowników. Rozwalamy, rozwalamy. Zaraz rozwalimy również budowlę. No dalej, Zeusie! O tak! Tak, 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 tak! Nie macie ze mną żadnych szans! Zwłaszcza ty! Jedyny kościotrupie!
O, wzmacniamy pancerzyk. Świetnie, trochę jeszcze wspomogę naszego bohatera. O, sporo pieniążków udało nam się zdobyć. Jak miło, jak miło. Klikam sobie w Zeusa. No, właśnie tak. Ekstra. Troszkę przyspieszymy to rozwalanie budowli. O, chyba farmienie nam się udało. Jest, pewnie, że tak. Zaraz sobie porozwijamy resztę bohaterów i mamy sporo pieniążków, jak fajnie. Okej. Przejdę teraz do naszego bohatera, bo on jest najważniejszy tak naprawdę w tej gierasce. Cóż by sobie tutaj rozwinąć? Myślę, że jego zdrówko i armor to się może naprawdę przydać. No i w ten sposób właśnie się farmi w tej gierce, że należy się cofnąć do poprzednich poziomasów. Ja sobie troszeczkę tą gieraskę postaram rozwinąć i chciałabym wam pokazać inne jej możliwości. Także moi drodzy, spodziewajcie się drugiego odcinka z tej gry. Jeśli spodobał wam się film bądź też gierka, zostawcie łapkę w górę, a ja tymczasem chciałabym się już z wami pożegnać i zaprosić do kolejnych filmiczków na moim kanałku. Żegna się z wami Blue Jane. Cześć!